Cześć! To dzisiaj kolejny dzień i dzisiaj jest kolejna wyprawa na drugą na świecie największą rafę koralową, czyli Belize Barrier Reef. Czyli to jest taka wielka, ogromna bariera rafowa. I właśnie moją wyprawę, jak zeszłym razem zacząłem od rafy, tak teraz właśnie zaczynam od Zatoki Rekinów, czyli to jest taka zatoka, rafa, to taką zatokę, gdzie jest pełno rekinów. I teraz się popatrzcie, jak tam to miałam się. Może jak się już nie widzieli wcześniejszy film, to teraz to zobaczycie. Zobaczcie się, teraz jest Shark Ray Aleko, drugi na świecie największej rafy koralowej. Po kajkularu, patrzcie, tu są rekiny, a ja koło nich tu pływam i oglądam je pod wodą i kręcę film. Jest to wspaniałe i są też tu ogromne płaszczki, którym wszystkie te rekiny można dotykać, są takie milusieńkie. Widzicie? Tu jest właśnie pan karmi. Idę sobie z nimi teraz kupować. No to z Shark Ray Alley przemieściłem się łódeczką na tą właśnie drugą na świecie największą rafę koralową. Już widzieliście z mojej poprzedniej podróży i większość koralowców może jak ktoś spostrzegł jest miękki. Teraz jak się nie spostrzegli, możecie teraz postrzec, ale oczywiście są też twarde, ale głównie miękkie. Jak, na przykład w Egipcie jak ktoś był, są głównie twarde, to są miękkie. Sami zobaczycie, po prostu wyją się razem z wodą. Czy jest to fajne? I teraz już tylko troszeczkę wytrzymajcie, bo po tej rafie będzie najciekawsze zwierzę właśnie z tej wyprawy. Czyli poczekajcie, abyście go zobaczyli i pooglądajcie sobie te filmy. A rafa jest też piękna, czyli wytrzymajcie. Po rafie nastąpiło to właśnie nieoczekiwane zwierzę, o którym wam mówiłem. Jechaliśmy i nagle wynurzyło głowę i się nadechło. Teraz popatrzcie się, co to było. Ludzie za to płacą
inne pieniądze, tylko 110 dolarów na wycieczkę właśnie na to zwierzę, a ja miałem właśnie niezaplanowane to zwierzę, po prostu przypłynęło tam do rafy i tam było. I teraz patrzę się na to zwierzę. Widzicie to? Znaleźliśmy manata karaibskiego! Jest to niesamowite! Widzicie to? Jest z rodzaju jakby syren. Dobrze słyszycie, syren, jest to coś wspaniałego. Widziałem jednego z rodzaju syren, dugonga. Popatrzcie się, tu macie zdjęcie. Wow, ale one są piękne, widzicie? Są dwa manaty karaibskie. Największe z rodzaju syren osiągają masę normalnie od 300 do 600 kg, ale największe osobniki ważą aż 1,5 tony, czyli 1500 kg, co jest niesamowite. A długość ma 2,5 metra, rzadkie przypadki 4,5 metra. Wow! Niestety, są nieszkodliwe dla ludzi, nie umieją się bronić. Na całym świecie zostało się tylko 6,5 tysiąca osobników. Czyli mieliśmy bardzo wielkie szczęście. Do porównania do ludzi w sumie każde zwierzę jest bardzo małe. No, widzicie? Tam mieliśmy szczęście. Na szczęście teraz są już manaty chronione, czyli jest to dobre. Manat potocznie nazywany jest morską krową, bo trochę przypomina jego odżywianie się krowy. Za niedługo nagram w dżungli, jak byłem. Cześć!